przede wszystkim dzisiaj witam naszego gościa, gwiazdy dzisiejszego wieczoru, a dzisiaj, właściwie dzisiejszej nocy, księdza Marcina Walczaka. Smak krwi bywa uzależniający. Odważysz się spróbować? Takie prowokacyjne pytanie widnieje na okładce książki Degustator, jednego z bardziej interesujących debiutów literackich tego roku w Polsce. Powieść spotkała się z uznaniem krytyków i miłośników kryminału. Na uwagę zasługuje jednak nie tylko znakomicie skonstruowana historia, dla której punktem wyjścia jest makabryczna zbrodnia, ale także osoba autora. Jest nim bowiem ksiądz Marcin Walczak, pochodzący z wielkopolskiego Pleszewa, wikariusz w parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Mikstacie. W ostatni piątek spotkał się z czytelnikami Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ostrzeszowie. Jak mówi, należy wyraźnie rozdzielić to, co robi jako pisarz, od duszpasterskiej posługi. Marcin Walczak autor i Marcin Walczak ksiądz. Trzeba to koniecznie zaznaczyć, że fikcja, którą jest ta książka, tam nie ma poza takimi faktami obiektywnymi niczego, co się wydarzyło. Nie ma tam żadnej osoby, która istnieje naprawdę. Jest to tylko wymysł mojej wyobraźni i tak chcę, żeby ta książka była postrzegana, że nie jest to jakiś wylew żółci kapłańskiego życia, tylko wylew mojej wyobraźni, która znalazła ujście właśnie w takiej formie. Na okładce nazwiska autora nie poprzedzają więc litery KS, a on sam nie wyobraża sobie raczej nawiązań do jej treści podczas wygłaszania homilii. Myślę, że temat, który gdzieś przenika przez strony tej powieści, jest dosyć trudny, ponieważ ciągle mamy takie przeświadczenie, które niestety na zewnątrz Kościoła ludzie odzierają, że księża są ze spiżu, że to są osoby święte, nieskalane. A coraz więcej, niestety, mówię to jako ksiądz z wielkim bólem, pojawia się osób, które plamią ten wizerunek kapłana, sługi, który jest przyjacielem ludzi, a nie ich wrogiem. Stąd też w mojej książce myślę, że dość gorzka refleksja na temat niektórych osób w kapłaństwie, ale również pojawia się tam głos, który chwali tych wszystkich kapłanów, którzy normalnie pracują, wykonują swoje obowiązki i chcą w ten sposób służyć Panu Bogu i tym, którzy również chcą z Panem Bogiem rozmawiać. Jak się okazuje, mrożący krew w żyłach wątek przewodni powieści zrodził się po lekturze artykułu poświęconego kanibalizmowi w Europie. Zrodził się taki pomysł stworzenia postaci, która jest zainteresowana człowiekiem w zupełnie innym charakterze, właśnie tym konsumpcyjnym. Ale postać degustatora nie jest taka prosta, ponieważ nie dochodzi tutaj do pożerania ciał. Jest wykorzystany ten motyw kanibalizmu troszeczkę inaczej i myślę, że nie było jeszcze takiego spojrzenia na tę kwestię w literaturze. Przynajmniej nie znam. Akurat mój bohater robi to zupełnie z innych powodów, o których oczywiście nie będziemy mówić, żeby nie zdradzać fabuły. Natomiast myślę, że powinni być zadowoleni wszyscy ci, którzy lubią, jak jest krwawo i dość dramatycznie. Zestawienie takiego tematu z Kościołem katolickim, którego integralną częścią jest autor, dla wielu osób może być sporym zaskoczeniem, a wręcz szokiem. Nie można więc nie zapytać o reakcję na ukazanie się książki. Ksiądz Walczak zapewnia, że z nikim z przełożonych nie konsultował się podczas pracy nad degustatorem. Wręcz przeciwnie, zależało mu na włożeniu przysłowiowego kija w mrowisko. Często jest tak, że Kościół albo się w pewnych kwestiach nie wypowiada, albo robi to zbyt późno. A jednak literatura jest po to, żeby poruszać w czytelniku i także poruszać w czytelniku te sprawy, które są ważne, które są aktualne, które być może są niewygodne. Cóż to za ciekawa książka, która nie porusza ciekawego, nawet często kontrowersyjnego tematu. I myślę, że nie było to jakby głównym powodem i głównym celem napisanie takiej książki, żeby wywołać jakąś sensację, ale też kłamałbym, gdybym stwierdził, że nie spodziewałem się czegoś takiego. Myślę, że środowisko kapłańskie było dość mocno zaskoczone
duża część moich kolegów była pozytywnie nastawiona, część takich księży, która mnie nie zna mnie od tej prywatnej strony, pewnie trochę się pukała po głowie. Natomiast to, że ksiądz wydał książkę Kryminał, jeszcze o niczym nie świadczy. Nieco zdezorientowani bywają też parafianie. A troszeczkę jeszcze boją się dotknąć tego tematu, bo myślę, że dla wszystkich jest to rzecz dość szczególna. Natomiast mogę powiedzieć z perspektywy odzewu z mojej rodzinnej miejscowości, że ludzie są bardzo pozytywnie nastawieni, że jest to coś nowego, że nie spodziewali się i że są bardzo zaciekawieni tym, co tak naprawdę się znajduje w tej książce i skąd też taki pomysł na to, żeby pójść w stronę literatury. Wspomniana rodzinna miejscowość księdza Marcina to Pleszew, który tym samym dorobił się pierwszej powieści dziejącej się na jego terenie. Uważam, że tak naprawdę każde miejsce na zbrodnię jest dobre, ponieważ zbrodnia wynika z tego, kim jest człowiek, który jej popełnia, do jakiego momentu w swoim życiu doszedł, że decyduje się na taką zbrodnie, a nie miejsce. Miejsce jest tylko, myślę, wypadkową tych uczuć, które gdzieś w człowieku doprowadzają go do takiego stanu, że tę zbrodnię popełnia. Literatura to jednak nie jedyna pasja, która wypełnia życie Marcina Walczaka poza głoszeniem Ewangelii. Ja jestem człowiekiem, który lubi eksperymentować z różnymi sprawami. Prowadzę swój kanał YouTube'owy, który dotyczy głównie gier, ale również muzyki. Bardzo lubię pracę z aparatem, lubię montować swoje przygody gdzieś, gdzie wyjeżdżam. Lubię to w ciekawy sposób pokazać. Jest to taka moja odskocznia również od dnia codziennego. Bardzo lubię muzykę, to jest jakby równorzędna z literaturą dziedzina, która pochłania moje środki finansowe i czas, ale jest to hobby, które mnie niezwykle cieszy i które daje mi właśnie ten moment, w którym odrywam się od tego świata, który bardzo często też niesie ze sobą wiele trudnych sytuacji, z którymi ksiądz ma też wielokrotnie do czynienia, może czasem bardziej niż zwykła osoba, która nie w takiej skali i spotyka się ze śmiercią, i spotyka się z bólem osób najbliższych, z jakimiś problemami rodzinnymi. I to wszystko, kiedy nałoży się na jednego człowieka, może sprawić, że taka osoba poczuje się przygnębiona. Muzyka, literatura, wszystkie pasje, którymi się interesuje, granie w zespole muzycznym, granie samodzielne na instrumentach jest dla mnie właśnie taką formą relaksu, odskoczni, myślę, że bardzo potrzebną. Czy duszpasterz, który właśnie w ten sposób stara się trafiać do ludzi, jest szansą na przyciągnięcie do kościoła tych, którzy są teraz poza nim? Każda forma, czy to będzie ksiądz, który śpiewa hip-hop, czy to będzie ksiądz, który maluje, który wspina się, który ma jakiekolwiek zainteresowanie, które wyjdzie do szerszego grona odbiorców, myślę, że może być takim sygnałem, że księża to naprawdę są ludzie, to są ludzie, którzy mają mnóstwo niezwykłych zainteresowań, którzy potrafią nie tylko odprawić mszę świętą, ale również są wykształceni, którzy mają jakiś swój światopogląd, z którym chcą się dzielić z innymi. Choć ksiądz Marcin nie chce ujawniać szczegółów, to już teraz możemy zdradzić, że w planach jest kontynuacja historii Degustatora, a także kilka innych książek, na które z pewnością warto poczekać. Mogę powiedzieć tylko tyle, że będzie wybuchowo. Póki co taka informacja musi nam wystarczyć. Wszystko mamy szybko, nie wchodzimy w głąb i też nie